Rozmowa Polskiego Radia 24. Krzysztof Świątek, dzień dobry Państwu, gościem Polskiego Radia 24, poseł Jarosław Sachajko, parlamentarzysta Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Na naszych oczach, można powiedzieć, chyba zostanie zrealizowane marzenie europoseł aktualnie Zielonych Sylwii Spurek, to znaczy zagrożenie, jeżeli chodzi o produkcję bydła, staje się powodem do tego, żeby protestowali rolnicy holenderscy, ale chodzi o to, że po prostu emisja gazów szkodliwych dla planety, jak mówiła pani poseł Spurek, będzie musiała prowadzić do ograniczenia produkcji bydła. Zdaniem rolników holenderskich nawet co trzecia ferma bydła zostanie zlikwidowana. No i teraz pytanie jest zasadnicze takie. Pan jest wiceszefem Komisji Rolnictwa. Czy polskich rolników też to czeka? Panie redaktorze, no, mam nadzieję, że pan widzi to zbyt czarno. Z tego powodu, że w Holandii wyszły tysiące. To rolnicy holenderscy tak to widzą. No, oni widzą zagrożenie, ale się przeciwstawiają. To jest bardzo ważne, że oni widzą to zagrożenie, są zorganizowani. 40 tysięcy rolników od poniedziałku blokuje Holandię, blokuje te duże składy żywności. Są braki żywności już w sklepach, więc niekoniecznie musi się to szaleństwo zdarzyć, no, bo to nie tylko bydło, ale to również i kurczaki, i trzoda chlewna. Tam sobie wymyślono, że bo do tej pory komisarz mówił o redukcji o 50%, teraz Holandia chce być jeszcze lepsza, mówi, że ona zredukuje poziom tlenku azotu o 70%, co wiązałoby się, tak jak redaktor zauważył, o redukcję produkcji zwierzęcej o 30-40%. Tylko to już nie stawia, panie pośle, tylko to już takich celów nie stawia sobie tylko komisarz, bo rozumiem, że pan mówi o komisarzu Timmermansie, tylko takie cele sobie stawia premier Mark Rutte, premier Holandii. Panie doktorze, tam w Holandii jest jeszcze drugie dno, bo Holandia to jest bardzo mały kraj, bardzo zagęszczony i oni w tej chwili nie mają terenów na budowę domów i budowę fabryk. No te tereny są w posiadaniu rolników. I to jest prawdopodobnie to drugie dno, gdzie oni chcą tym sposobem zniszczyć rolnictwo, aby odzyskać część terenów inwestycyjnych, a rolnicy nie chcą się zgodzić, ponieważ oni mają kredyty, umieją to robić, jest zapotrzebowanie na żywność, mogą zarabiać i jeszcze raz, opór ma sens, jeżeli w tej chwili Holendrzy tak licznie wyszli na ulicę. Myślę, że komisja wycofa się, czy rząd Holandii wycofa się z tych absurdów, bo jest duże poparcie społeczne, bo to nie tylko rolnicy wychodzili, ale również mieszkańcy miast im pomagają. Ale to myśli pan, że te protesty uliczne wystarczą? No bo premier Holandii mówi, że szanujemy wolność słowa, wolność demonstracji. Co prawda tam już był próba stłumienia tych protestów i to dosyć brutalna. Więc jest pytanie takie, czy rzeczywiście rząd Holandii się ugnie? No bo to jest pytanie, to będzie pewien przedsionek tego, czy ten cały projekt transformacji, właśnie za którym też będzie stało cierpienie rolników, no tak to trzeba powiedzieć, czy on pójdzie dalej, czy on pójdzie do innych krajów Unii Europejskiej? Mam nadzieję, że nie pójdzie. Tutaj Holendrzy, rolnicy holenderscy, jak i społeczeństwo pokazali drogę. No, w tej chwili widzimy, że za chwileczkę będzie w ogóle głód na świecie, bo pomoc Ukrainie jest marna. Gdyby nie Polska, Ukraina prawdopodobnie by już padła ze względu na brak uzbrojenia. Więc za chwileczkę nie tylko rząd holenderski, ale i włoski, i hiszpański, i francuski zetknie się z problemem imigracji, więc to też będzie ciekawy wątek w tym wszystkim, w zaprzestaniu produkcji żywności. Myślę, że jednak społeczeństwo europejskie jest przyzwyczajone do spożywania mięsa. Jest to naturalne, tym żywiliśmy się przez setki lat. I nie będzie zezwolenia na coś takiego, a ta ideologia, którą głosi pani Spurek, no i wielu oderwanych od życia polityków upadnie. No ale gaz i atom zostały dzisiaj decyzją Parlamentu Europejskiego uznane za paliwa przejściowe, za paliwa zgodne z zieloną energią.
Czyli można powiedzieć, jest przynajmniej jakiś plus tych dzisiejszych ustaleń, decyzji Parlamentu Europejskiego. Panie rektorze, plusem to by było wtedy, kiedy ten parapodatek, który uderza w nasze kieszenie, i to podwójnie, bo on i uderza w przemysł, i bezpośrednio w ceny, jakie my płacimy za prąd i ogrzewanie, będzie zniesiony. Czyli te i limity, i CO2, i ten podatek, który jest od produkcji, to zostanie zniesione, bo to najłatwiej by w tej chwili obniżyło inflację. Obniżyłoby inflację, no, a i nasze rachunki, czyli bezpośrednio byśmy płacili o 30% mniej za prąd. Mówi pan o tych opłatach z tytułu emisji CO2. Dokładnie, o tych opłatach mówię, gdzie spekulacja się odbywała i które są chore. No i oczekiwałbym mimo wszystko przeprosin i Komisji Europejskiej, i wielu państw za to, że niszczono nasz węgiel. No, widzimy, że Niemcy w tej chwili bardzo szybko wracają do węgla. I teraz jest jeszcze jedna zastanawiająca rzecz. Bo u nas kazano nam zamykać kopalnie, zasypywać te kopalnie, niszczyć te kopalnie. A Niemcy teraz wracają do tego węgla, więc prawdopodobnie Niemcy tylko zamknęli kopalnie i utrzymywali te kopalnie cały czas w takim stanie, aby można było wrócić do produkcji. Bo to u nas nikt zaleceń związanych z zieloną transformacją nie odwołał. Dalej te terminy wygaszania kopalń węgla kamiennego i brunatnego obowiązują. Może pan powinien, jako też poseł, który stanowi zaplecze teraz rządowe, może w jakiś sposób wymóc jakieś intensywniejsze działania na forum Unii Europejskiej, bo na razie nikt się z tego nie wycofuje. Nikt się z tego nie wycofuje, bo to te działania nie tylko rząd powinien robić. To powinni robić wszyscy europosłowie ze wszystkich frakcji politycznych, tylko widzimy, że części europosłów to pasuje, bo im pasuje wysoka inflacja w Polsce, im pasują te problemy, które w tej chwili mamy z węglem, które zostały wygenerowane przez lata. Ponieważ to część polityków opozycji niestety hołduje tej uprawianiu takiemu sposobu polityki, że im gorzej, tym lepiej. Im gorzej dla rządu, tym lepiej dla nich, bo liczą na to, że wrócą do rządu. Bo tu już powinny być debaty w Europarlamencie wymuszające na Komisji Europejskiej likwidację tego parapodatku, bo wtedy mielibyśmy najtańszą energię w Europie. No, bo produkcja energii z węgla jest bardzo tanią produkcją, tylko... Nikt się do tego nie kwapi. Nikt się nie kwapi do likwidacji tego podatku. Niestety tak. No i teraz po to tutaj... Wie pan, to jest oczywiście ideologia, ale za dużo też zainwestowano. No są firmy, którym ma się ten wydatek, nakłady finansowe zwrócić. No po prostu zainwestowali w zieloną energię i teraz chcą na tym zarobić. No proste. Panie rektorze, tylko proszę zauważyć, że zapomniano o statystycznym Kowalskim, o panu, o mnie, o wielu mieszkańcach Polski, bo to, że korporacje mają zarobić, to one się powinny zarabiać. Tylko politycy powinni pilnować, żeby korporacje nie ograbiały obywateli tak, jak to się dzieje obecnie. I tutaj ja bym apelował do wszystkich europosłów, żeby naprawdę zajęli się tym, dlaczego zostali wybrani. Bo oni powinni pilnować polskich interesów, interesów polskiego społeczeństwa, a nie interesów niemieckich, francuskich czy holenderskich korporacji. Panie pośle, to polityka krajowa, 33% Polaków w niedawnym, ubiegłotygodniowym sondażu Social Changes dla portalu w polityce.pl opowiedziało się za tym, że posłowie powinni być wybierani w okręgach jednomandatowych, jednomandatowe okręgi wyborcze, to wasze stałe hasło. No, jak idą w takim razie te rozmowy na temat ordynacji mieszanej? No bo miało być tak, że no nie od tych wyborów 2023, no ale od następnych ma być ordynacja mieszana. Będzie, bo część posłów Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie mówi, że ona jest za utrzymaniem dotychczasowego systemu wyborczego. Panie rektorze, może na początku powiem, że duża część polskiego społeczeństwa, bo to jest bardzo duża część polskiego społeczeństwa, 33%, przypomnę, przy tym referendum w 2015 roku tylko 8% społeczeństwa poszło do tego referendum i 94% spośród tych 8% powiedziało, że trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, a tutaj już w tej chwili, po tych ciężkich 7 latach naszej pracy i pokazywania tych patologii, już jest 33% społeczeństwa. Ale z tą edukacją obywatelską nadal słabo, bo największa liczba respondentów, czyli 40%, powiedziała, że nie wie, jak chciałby wybierać posłów. Po prostu nie ma zdania. Ma pan redaktor rację, tylko z 8 do 33% mamy wzrost. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz, o której trzeba powiedzieć, no to już zespół parlamentarny, którego jestem przewodniczącym do spraw zmiany ordynacji wyborczej, przepracował właściwie te wszystkie dostępne ordynacje mieszane. W tej chwili będziemy przystępowali do pisania projektu ustawy i z rozmów, jakie mieliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, ten projekt, zmiana ordynacji wyborczej będzie wpisana do postulatów przy następnych wyborach. Może się uda to jeszcze w tej chwili uchwalić, aczkolwiek podejrzewam, że w tej chwili nie ma czasu na to, bo jest bardzo dużo ważnych rzeczy związanych z wojną i za chwileczkę będzie kampania wyborcza, ale jednym z naszych postulatów ewentualnego wspólnego startu z Prawem i Sprawiedliwością, poza sędziami pokoju, poza ustawą o referendum lokalnym, które mam nadzieję w ciągu kilku miesięcy, trzech miesięcy najbliższych będą uchwalone, te dwa projekty, to również ten projekt, który przygotujemy, będzie uchwalony na początku kolejnej kadencji. Czyli tak, już w tej kadencji. Następna kadencja. Czyli w tej kadencji nie będzie. To przynajmniej jasna deklaracja z pana strony. Nie wiem, czy nie będzie, bo jeszcze tego projektu nie napisaliśmy, bo to jest tak naprawdę wywrócenie całej ordynacji, bo to trzeba od początku okręgi wyborcze podzielić. Trzeba cały proces edukacyjny, bo to wszyscy Polacy muszą rozumieć nową ordynację wyborczą, bo tutaj my nie chcemy skrzywdzić polskiego społeczeństwa, ale właśnie, żeby nie tylko 33% społeczeństwa rozumiało, o co chodzi w ordynacji jednomandatowej, tylko żeby to było 60-80% społeczeństwa przekonanych do tych rozwiązań. A to byłoby zgodne z konstytucją, bo wybory są proporcjonalne wedle konstytucji. Tak, jest to zgodne z konstytucją. Ordynacja mieszana. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tych 7 posiedzeń zespołu parlamentarnego do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Jest to zgodne. Ordynacja mieszana jak najbardziej pozwala na to, żeby połowa posłów była wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a połowa w ordynacji takiej, jaką mamy dotychczas. To jeszcze sędziowie pokoju. Pan powiedział jako jeden z warunków. Także nowa minister, pani Agnieszka Ścigaj, mówi o tym, że jeżeli nie będzie sędziów pokoju, to ona będzie głosować za wotum nieufności wobec ministra Ziobry. Tutaj prace się jakoś posuwają, bo raczej jest to spychane w kierunku prezydenta. Nie. Prace się jak najbardziej posuwają, bo do tej pory mieliśmy tę ustawę, którą trzeba było przyjąć, zmieniającą czy likwidującą Izbę Dyscyplinarną. Więc ta ustawa jest już przyjęta i jutro o 10:00 mam spotkanie z przewodniczącym komisji, podkomisji, bo ta ustawa już jest w podkomisji. Była ona już, proces jej rozpatrywania się rozpoczął i jutro będę z przewodniczącym podkomisji, posłem Smolińskim, rozmawiał, co trzeba zrobić, aby jeszcze przed wakacjami można było dużą część tej ustawy przeprocedować. To tutaj przynajmniej dwa terminy zakreślone w rozmowie. Bardzo dziękuję. Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo.